tym sezonie grudziądzki klub jak do tej pory niepokonany. W 8 spotkaniach 16 punktów na koncie MKS-u, w tym z drugim w tabeli energetykiem Gryfino. Pierwsza połowa spotkania MKS Grudziądz SMS Gdańsk zakończona minimalnym zwycięstwem 21-19. No mecz ciekawy, bo duża ilość bramek zdobyta. Na pewno zbyt dużo bramek straciliśmy w obronie, zbyt łatwo pozwoliliśmy sobie narzucać bramek, ale to się wiąże z tego, że zbyt... Za bardzo żeśmy odpuścili drużynie przeciwne, myśleliśmy, że to będzie łatwiejsze. W drugiej połowie przewaga rośnie i mimo gry na zwłokę w samej końcówce, całe spotkanie wygrywa MKS wynikiem 39-35. Taka zwłoka już była. Tak. Myśmy chcieli rozegrać to spotkanie maksymalnie, niestety nie wyszło i stąd się też wzięły też i błędy w obronie. Myślę, że w następnych spotkaniach, które nas czekają, musimy się zmobilizować bardziej i dla nas każde jedno spotkanie jest ważne. Będziemy się przygotowywać do ważnych spotkań. Ten sezon pięknie rozpoczęty. Myśli pan, że to tak będzie szło już gładko? Nie, na pewno jest trudno nam grać z meczu na mecz, bo każdy chciałby urwać nam punkty, chociaż czy zremisować i drużyny przyjezdne się mobilizują, czy my jedziemy do zespołów. Chcą nam zabrać punkty i to jest tak jakby większa mobilizacja u drużyn, które są za nami w tabeli. Pojawili się sponsorzy, jest ładna ścianka. No to tak, cieszy to, ale to taki półprofesjonalizm. No tak, można by tak powiedzieć, to już sprawa zarządu, oni się tym zajmują i dobrze, że firmy się interesują piłką ręczną i chcą nas pomóc, nie? Kolejne spotkanie wyjazdowe 22 listopada z Tytani Wejherowo, a 29 listopada zapraszamy do Grudziądza na spotkanie ze Szczypiorniakiem Olsztyn. Za tydzień gramy wyjazdowe spotkanie w Wejherowie. A za dwa tygodnie zapraszam kibiców na godzinę 17, 29 listopada, mecz ze Szczypiorniakiem Olsztyn.